Taki sam. Gra od wydawnictwa Neurony, gra logopedyczna. Zasady przykładowa rozgrywka. Więc tak, mamy tutaj naprawdę 6 talii, czyli dwie takie do czy, są te same talie, do ży z kropką RZ, jako ży i szy. I wszystkie te takie szeleszczące dźwięki. Jest kilka rodzajów gier. Jedna się nazywa Raz, Dwa, Trzy. I chodzi w niej o to, że gramy sobie jednym kolorkiem, sobie wybieramy któryś i jednocześnie każdy z nas wykłada kartę, tak? I ten, który powie, czym one się różnią, ten sobie bierze te dwie karty. I znowu dwie karty wyciągamy i znowu czym się różnią, ten, który powie jako pierwszy i rzeczywiście powie dobrze, ten bierze karty, tak? I kto ma więcej kart, ten wygrywa. To jest raz, dwa, trzy, pierwsza rozgrywka. Druga zabawa, zgadnij kogo mam, polega na tym, że to są dwie identyczne talie, tak? Więc sobie tasuję jedną, wybieram sobie jakąś kartę i następnie sobie drugi gracz swoją rozkłada i się pyta o jakieś szczegóły, na przykład czy twoja osoba ma i co ma, tak? Tutaj z tych elementów, bo każda z tych kart coś tam ma, czegoś już nie ma. One się różnią między sobą. Więc musimy generalnie zgadnij, kogo mam, naprowadzić daną osobę na odpowiedziami naszymi na to, kogo mamy, którą kartę, tak? Coś jak zgadnij kto, to tylko tam było, że też tam były też pytania i też jak coś podobnego jak zgadnij kto to z gier. Następnie znajdź taki sam. Polega na tym, że jedną talię sobie rozkładamy, cała, żeby była rozłożona. I teraz chodzi o to, że z drugiej talii bierzemy kartę, wykładamy i z tych znalezionych musimy sobie klepnąć, która to jest. One się drobnymi szczegółami różnią. Też takie coś kiedyś znamy pod nazwą klapek bodajże, od klepania. I ostatnie to jest szeregi, czyli rozkładanie kart po kolei, żeby się różniła każda następna tylko jednym szczegółem. I przykładowo na przykład tutaj, tak? Dla litery szy. Dla litery szy mamy tak. Tu ma koszulę tylko. Kolejna. Zaraz, tu jest bez. Tu ma, tak? Koszulę ubraną. Tutaj ma kalosze, szy, tak. Potem kolejny będzie miał kapelusz, tak. Następny będzie się różnił tym, że ma muszkę. Jest muszka, tutaj muszki nie było. W drobne szczegóły czasami. Potem z tych dwóch, tak, to będzie kieszenie. Potem felki, tak, pojawiają się. Potem koszyk jest w ręku, szalik ma i co tu? Czy to jest identyczna? Nie identyczna, zobaczcie, ma sznurowa, tu ma sznurowadła. No i jest każda inna, tak? I to jest właśnie te szeregi, że układanie sobie po kolei, żeby się jednym różniło. I tak każda z tych talii. Znaczy, z tych kolorów różni się karta jedną drobną rzeczą. Drobną lub większą, jak tu większą, ale tu na przykład bardzo drobna. I sobie szukamy takich różnic. No i w szeregach sobie układamy, żeby było po kolei. Znajdź taki sam, mamy rozłożone, wykładamy z drugiej talii jedną kartę i musimy klepnąć, która to jest. Zgadnij kto to, zgadnij kogo mam. To jest jak zgadnij kto to, że wybieramy jedną i pytając naprowadzamy odpowiedziami zostajemy naprowadzeni na właściwą kartę. Po prostu pytamy o coś tam i sobie zakrywamy dane karty. No i raz, dwa, trzy, no to wtedy z dwie talii jednocześnie każdy po jednej karcie wykłada osoba, która wskaże, czym się różnią, ewentualnie jak się nie różnią, powie taki sam, taki tu gry, taki sam, no to zbiera karty. I tak z każdą z talii,
bo będą inne obrazki, tak? I inne różnice będą. Będą inne obrazki, inne różnice. Na przykład tutaj dla ży będzie tak. Tu jest dziewczynka, tu ma piżamę na sobie. Następnie ma filiżankę. Potem ma łyżwy. Potem jest kałuża pod łyżwą. Tu pojawił się drobny element księżyc. Tutaj jest. Potem mamy róża we włosach. Kołnierzyk, też drobna różnica, bardzo kołnierzyk na koszulce, tak. Tu też trzeba się przypatrzeć, że jest grzywka. No i tu, co nam się tu pojawiło na końcu? A też widzę, talerzyk. Pod filiżanką jest talerzyk. Drobne różnice, ale to dobrze, bo dzieci muszą patrzeć dokładnie, czym to się różni. To nie jest tak, że na pierwszy rzut oka od razu znajdujemy. I to jest duży plus też tej gry, że to są drobne różnice. Tak to wygląda. I dla każdej głoski dwie talie i mamy cztery gry dla każdej z dwóch talii, tak? Głos taki sam od wydawnictwa Neurony, gra logopedyczna do wymowy. Dzięki.